jesteśmy na cmentarzu wojennym w Potoku, raczej to jest w sumie mogiła, chyba bezimienni żołnierze walczący w czasie I wojny światowej 1914-18. Tutaj były walki o wzgórze Wapianka, bodajże ono się nazywa. Także w tej chwili troszkę cmentarz mogiły są zarośnięte. Jednak tutaj miejscowi uczniowie ze szkoły podstawowej w Potoku przychodzą, porządkują to. Sam też uczęszczając do szkoły podstawowej też tutaj przychodziliśmy, porządkowaliśmy. Cmentarz jest ogrodzony. Mogiła raczej niż cmentarz. Parę krzyży chrześcijańskich, katolickich. Także skład narodowościowy jest mi nieznany. Skład wyznaniowy tym bardziej. No i na środku krzyż. Pewnie z tym był tu kiedyś bohaterom z błędem ortograficznym. Nie wiem, czy tutaj też bohaterowie, nie, ale kiedyś tu była tabliczka z błędem. I tak tu wygląda. Mniej więcej jest wcześnie rano. I tu taki mamy cmentarz. Tu jest wejście. I tu wejście. Wejście do cmentarza na mogiłę jest oznaczone. Można pojechać od strony zaraz za sklepem GS przy drodze. Skręcamy w prawo, zaraz w prawo i praktycznie prosto asfaltem przez szutrówkę w głąb lasu, można się zatrzymać przed lasem i sobie tutaj podejść, zapalić świeczkę czy obejrzeć lub pooddychać powietrzem świeżym, leśnym. W ogóle tu jest dużo mrówek, później gdzieś nagram wideo, jest mnóstwo mrówek, mnóstwo, nie wiem czy taka aktywność z rana. I jeszcze raz rzut na krzyż i będziemy się powoli zbierać. No. Także myślę, że nasz widz będzie zadowolony. Jest tu przebitka. Piękne poprocie. Myślę, że spokój. Na pewno żołnierze tutaj mają. Jak mówię, mogło dojść tu do protobójczych walk, że mogli tutaj uczestniczyć Polacy z dwóch zaborów, nawet z trzech, więc szacunek się jak należy. Dzięki nim odzyskaliśmy niepodległość, między innymi w 1918 roku, 11 listopada, jakby ktoś nie pamiętał.